Hello, 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 witam was bardzo serdecznie, z tej strony Dudukraf, a dzisiaj jest ze mną... Anglow, dzień dobry. No i jeżeli witamy. Nie widzieliście poprzedniego odcinka, zapraszam na mój kanał, oczywiście tak jak ostatnio. Jest na mojej playliście. Dokładnie. I pamiętajcie, lajkujcie tam i komentujcie, bo tu mam miecz i wam grożę. No. No, oczywiście komentarze czytamy pod filmikami zarówno na moim kanale, jak i u Łukasza, więc za każde sugestie bardzo dziękujemy. Jednak nagrywamy po dwa odcinki, więc zanim coś doczytamy, to troszeczkę minie i możecie to zobaczyć w następnym tygodniu, więc... Sesje są podzielone tak, że jedna sesja nagraniowa to są dwa odcinki, wychodzą one w sobotę ty, i ty, zombie niedzielę. Nam wychodzi z tego! A ty narzekasz na mnie, na dziury. Że on wychodzi stąd. Jakim cudem? Hojnie. No dobra. To się będę bawić w ten, w... No i dobra, doszliśmy do wniosku, że nie będę tutaj się tak bardzo wkopywał. Jednak nam to bardzo, że tak powiem, ułatwiło życie, bo mamy tutaj lawę. Myślę, że to jest większe źródełko, a to jest tylko jeden wylew, więc tak naprawdę portalu... No, czekaj. Powiedz mi, czy da się zrobić z jednego źródełka lawy? Czyli masz jedno wiadro lawy i załóżmy 10 źródeł wody z tego obsydian. Nie, bo jedno źródło lawy się zmienia w jeden obsydian. Tak, albo w kamień, nie? Jeżeli to tam wiesz. Nie, leży. Źródło się zmienia w obsydian. W kamień tak, się zmienia płynąca lawa. Dobra, ale jeżeli nie źródło, tylko ten strumyczek, to się w kamień zamienia wtedy, tak? Tak, bo to jest płynąca lawa. No dobra, czyli ja to muszę kopać mniej więcej w tym kierunku. Ja tu się bawię w bardzo ładne wejście do raz, naszego dwa, podziemia. 3, 4, 5, 6, 7. 7 na szerokość. I na długość. 4, 5. Też 7, tak? Mhm. Chwila, no czy ja mogę zrobić mieć... takie ładne płotki? To jest moje pytanie. Jak zrobić? Z czego chcesz mieć podłogę? Podłogę z kobla po prostu i tyle. Na biedę. Nie no, akurat kobl jest bardzo dobry na podłogi. Dobrze wygląda. Dobra, powiedz mi swój pomysł, bo potem wiesz, żeby nie było jaki takich... pomysł? Na co pomysł? No bo w sumie mówisz o jakimś domu. Zrobimy tak, że tutaj jest sufit taki, że to są już bloczki trawy. Więc dobrze by było te bloczki trawy zamienić tam na, powiedzmy, deski albo bliki i to wtedy będzie sufit tego poziomu i podłoga domku, który się zrobi wyżej. Co ty na coś takiego? Obojętne. Naprawdę mi to jest obojętne. Nie no, coś takiego by było dobre. Okej, okay, tutaj by się zrobiło ładne wejście, w ogóle bliki nasze się przetopiły, więc jak tylko ty tam wykopiesz, co masz wykopać, to robimy ten piec. Okej. Okay. W międzyczasie wymodeluję tu bardziej to wejście. Dobra. Tu na razie będzie dyrt, później się to zmieni na bliki, jak tylko będą. I tutaj to samo. A to podziemie będzie wyglądać dobrze, jeżeli je skończymy. A z czego chcesz mieć ścianę? Wiesz co, nie jestem pewien, ale to by było... Chociaż nie, dobra, wysokość będzie dobra. Ściany tutaj się później zrobi z tych z blików. Ale to trochę później, bo na razie nie mamy aż tyle kobla ani węgla, żeby to wszystko przerobić, tak? Czemu nie? Ja tu zrobię na zewnątrz ścieżkę Jezus, ładną. Znowu woda. Zaleje nas kiedyś, zobaczysz. Sąsiadów nas zaleje. Ja nie mogę, kolejne źródło.
Dasz radę, spokojnie. Walka z żywiołem. To nie są żarty. Lepsza walka z żywiołem niż z creeperami. Znaczy zależy którymi, bo jeżeli jest ta modyfikacja, Ja tu nie mam to modułu niektóre na są jakieś. łagodne. Właśnie nie wiem, jak to jest z creeperami, ale chyba nie ma żadnego moda na jakieś bardziej hardkorowe creepery albo coś takiego. Dobra, tu będzie takie ładne wejście do naszej bazy. I drzwi by się przydały. Porządne, karpenterowe, a nie takie różowe. Rusofę. Wiem, że lubisz różowe drzwi, ale no, Rusofę. Rusofę. trzeba być poważnym. W międzyczasie zrobię też skrzynki, bo kończy nam się miejsce. Ja nie mogę A tu jest kolejne druga drzwi. skrzynka, ja nic o tym nie wiem. Czemu ty mi nie powiedziałeś, że ty skrzynkę zrobiłeś dodatkową? No bo nie było miejsca. Po co mam ci takie mówić? Rzeczy. Dobra. I to mamy to wejście do tego, to robi się tu tak. Ja nie mogę, biją mnie tutaj. Piasek mnie bije, niedobry Ty piasek. masz problemy jakieś tam dziwne. No, nawet mi spada piasek, no co mam powiedzieć. Żeby piasek cię zabijał. Kurde. Biją mnie. Ja zrobiłem bardzo ładne wejście. Czekaj. O. Ło! No, bez kitu, to fajne ty. Nie wiedziałem, że takie No rzeczy mówiłem, robisz. że jestem inżynierem, architektem. Wyjdź. Wyjdź. Dobra. Dobra, czekaj, bo tu trzeba sufit wykopać o jeden wyżej. A ja nie mam łopaty, oczywiście. Wszędzie śmieci, wszędzie śmieci. Ej, no i Olej na połóż. razie wodę, to się później tutaj jakoś ogarnie. A już zrobiłem. O, Matko Boska, nie wytrzymie. Kurde, tutaj zamiast o jeden do góry by trzeba było iść o jeden w dół, bo tutaj serio jest Dobra, ale już to dziurawo. ogarnąłem, teraz już to ogarnąłem i powinno być wszystko okej. Dobra, to ja tutaj podwyższę trochę ten. U góry drutem. Będzie to bardzo nienaturalnie wyglądać, ale no, będzie istnieć. Jak zarośnie trawą, to będzie git. Tutaj będziemy się bawić w bardzo hardkorowe zmienianie terenu. Muszę iść po trochę więcej drutu. Wielowarstwowe. Tak. Nie no, ale jak skończymy, będzie ładnie. Ty, bo ja tu chcę zrobić jeszcze zejście na dół, jak mógłbyś mi tam zatamować tą wodę. Chwila, bo idę kopać drut. Wrócę jak trochę nakopię. Pełno tu wszędzie jakichś kwiatków. Ła, ale wodospad, dobra. Jeżeli ktoś wie, od czego są te mistyczne, magiczne kwiatki, nie takie jak tutaj, tylko takie jak wcześniej znajdowałem, no to mówcie, bo chętnie bym się dowiedział czegoś o tym modzie. No dobra. Nasze piece. Ja czegoś nie wiem. Co, o czym? Aha, dobra, bo. Kiedy zrobisz ten piec? Jeżeli pomieszczenie już tam teraz jest gotowe, to zaraz Jest go będę sprawne robić. i gotowe. Dobra. Bawić się będziemy z tym lądem tutaj później. Bo to trzeba wyrównać od góry, żeby to ładnie wyglądało. Co ty tu czynisz? No bo woda stoi. A już. Aha. Dobra, później tu się zaimportuje piasek, tu się zrobi plażę, jak w tym, jak w Arabii A Saudyjskiej. ja wiesz co, miałem jaki pomysł? Patrz, tutaj jest No. zejście takie na dół, nie do tych uli i tak dalej. Więc ja bym to oszklił po prostu tutaj, tak ładnie zrobił i takie A zejście. to jest bardzo dobry pomysł. Tu by można było dać I szkło właśnie i wodę to nad tym. przerobić w takie wejście. No, no, Chociaż no. nie, niekoniecznie wodę, ale to by można było w ładne wejście do kopalni przerobić. To by wyglądało bardzo ładnie. Znaczy akurat to nie jest zakopanie tylko do tego ulu, nie? A nie wiem, ja nie chciałbym tego ulu Nie, zniszczyć. ale tutaj można zrobić kopalnię. Tu będzie takie 3 na 3 zejście w dół. Nie, ładnie będzie. A może jeszcze taki wiesz, taki roller caster, nie? Tak, chciałoby się.
No dobra, czekaj, bo to na razie będą nam zabiegi, ale Dobra, ja chodź spać, odłożę chodź spać, chodź, śmieci. chodź Chwila. spać. Chwila, bo muszę poodkładać trochę kwiatków. Noc. Good morning, every day. Nie, Everyone. every day, everyone. No, naucz się czytać. Every Czy day. my Dobry dzień mamy... każdego dnia. Tak jest. Dokładnie. Piecyk, potrzebuję piecyk. No, dawaj, dawaj, rób ten wielki piecyk, bo jestem taki ciekawy tego wszystkiego. Spoko, dobra. Jak chcesz, to ci mogę zrobić taki fajny motyw, że będziesz mógł sobie podejrzeć, co ja craftuję. Jeżeli się skraftuje jeszcze raz workbencha, to z niego wychodzi crafting station A ja widzę, co ty robisz. No. i wtedy tutaj widać, co craftują inne osoby i to zostaje nawet jak się zamknie ten crafting bench. Dobra, potrzebujemy tak. 9 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, potrzebuję 18 na razie takich blików. A z czego to jest Sandrick? Co? To są z tego przetopionego grauta to wychodzi. Czekaj, gdzie tu jest A skąd wiesz przełożenie ten graut? rany? Tak z ciekawości? Ten graut to wcześniej go robiłem z tego, Zrobisz to. z gliny, piasku i kobla. Weź tam postaw torcza na dole. Po co? No, żeby, nie wiem, dla pewności. I patrz, bo to jest wieloblokowa struktura. To będzie wyglądać tak, że tutaj mamy coś takiego i tutaj będą specjalne bloczki, które będą kontrolerami. Kontroler się robi bodajże tak. Okej, to jest kontroler i teraz potrzebny jest drain, z którego będzie wychodzić płyn metal. Teraz potrzebuję trochę szkła. Do Mam tego piasek. miejsca. Też mam piasek, tylko kwestia, gdzie są Nie piece mamy, nie nasze mamy. zwykłe. No właśnie, Nie, gdzie że się wziął? już jest. Się stało. Okej, rzuciłem węglem. Tego nie chciałem zrobić. Dobra, ja potrzebuję teraz. Gdzie to jest? To. Silt tank. Okej, czyli jedno szkło mi jest potrzebne. I faktycznie to będzie tyle z tych bardzo potrzebnych rzeczy. Dobra. To teraz tak, wychodzi tutaj tank, tutaj kontroler i drain by się przydało dać poziom wyżej, ale nie wiem, czy mamy tyle blików na to. Chociaż nie, nie mamy, bo potrzebowałbym 9. Dobrze mówię, tak, 9. Nie, dobra, powinno wystarczyć. Okej, spokojnie. Daj znać, jak będziesz mógł go włączyć z powrotem. Ja oczywiście mogę tutaj nawijać. Od ciebie są oczywiście problemy techniczne. Nie, źle powiedziałem. Nie 9, potrzeba więcej. Jeszcze 3. Nie umiem liczyć oczywiście. Dobra, i zrobimy to tak. Jeden. Nie, źle zrobiłem. Bum. Tutaj i idzie. Jeden drain tutaj, przydałby się w sumie jeszcze jeden. Więc szybki crafting. Boom, boom. Jeden drain pójdzie do stołu, na którym będziemy wytapiać bloczki, a jeden, na którym będziemy wytapiać rzeczy z formy. I teraz naszym głównym zadaniem będzie przynieść tutaj lawę i wrzucić ją do tego tutaj zbiornika. A tak to piec jest gotowy. Ja w międzyczasie zajmę się takimi rzeczami jak stoły, które są potrzebne do jakiegokolwiek tworzenia przedmiotów w tym modzie. Potrzebne są do tego patyki. I patelnie. Okej, robi się ich więcej niż pamiętam. Teraz tak. Stencil table, na tym się robi plany. Teraz mi jest potrzebny workbench, chyba. O, benchmarking za co? Okej, tool station. To mi w sumie nie jest aż tak potrzebne. Dostałem książkę. Co mi tu jeszcze jest potrzebne? Chwila, potrzebuję kłody drewna.
Jak zwykle muszę cię przeprosić. Miałem znowu problem techniczny, Problem techniczny, który... który dotyczy moich rodziców, którzy wchodzą do pokoju i wieszają na przykład pranie. Rodzice są problemem technicznym. Rodzice są problemem technicznym, oczywiście. Kiedyś Oczywiście, że tak. zrozumiesz, kiedyś zrozumiesz. Nie, no może kiedyś. Dobra, więcej w sumie tutaj nie trzeba, bo pattern przestań nie będziemy na razie robić. Okej, tu jest part builder, w którym się tworzy części. A tool station, w tym się robi same narzędzia. W międzyczasie potrzebujemy czegoś, na czym będzie można robić narzędzia metalowe, a do tego potrzebujemy czterech bloków żelaza. Mamy tyle żelaza? Nie, w ogóle mam tylko dwie sztuki. Więc No nie to jest to czekaj, nadal. jedną przetopię, zrobię z tego wiadro i teraz zadaniem naszym będzie dostać się do tej lawy, którą widać na minimapie. No, widzę, widzę. To weź się przejdź i to zrób. No może jak pójdziemy spać, bo teraz to tak. Chyba na 10. Co, noc jest? Dzień jest. Tak, dzień, jak widzę noc na minimapie. No bo źle widzisz, Aha, minimapa źle dobra. pokazuje. Tam to Daj zrób mi mi, to ale żelazo. wiadra mi zrób. Ty. To daj mi to żelazo. Mnie nie ma żelaza żadnego. To co, gdzie jest to żelazo całe? No A, tylko tutaj. dwie sztuki były. Na Dobra, już trzeba ci robię trzy to ma wiadro. wiadro. Masz. A ile masz? Ale to jest tylko jedno, tak? Tylko jedno potrzebujesz? Jedno? O, w sumie tylko jedno. No, jedno wiadro lawy na razie starczy. Weź tam, zrób po prostu, żeby był dostęp do tej lawy. Wow, ale mi przycięło. A ja w międzyczasie w sumie się Chodź tu, zajmę chodź tutaj tu. tym wejściem do kopalni. No, już nadchodzę, co jest. Aha, dobra, bo racja, bo myśmy mieli tam dostęp do lawy. To Weź mi żeby się. źródełko. Dobra, i teraz możemy wsadzić tutaj rudy metali. Dobra, wsadzę tam na razie żelazo. Chyba będziemy potrzebowali więcej sealed bricków, bo A czy te zapomniałem ule o. potrzebują, nie wiem, jakiś... To potrzebuje Jakiś specjalnego specjalny... narzędzia do zebrania tego. Dobra, ale ja ten zbieram. Co to jest? Co ja to zbieram? Iron Okej. or a berry. No, to są takie krzaczki. Okej, casting table. Na tym będą odlewane rzeczy do formy. W międzyczasie potrzebuję więcej sealed bricków. Nie wiem, czy jakieś tutaj zostały. Wychodzi na to, że nie ma żadnych, więc trzeba się przejść i trochę zrobić. No nie, jest gravel, trochę piasku gdzieś tu jeszcze powinno być. Nie ma. Dobra, wychodzę na chwilę. Zbiorę trochę piasku. Dobra, i z tego zrobimy całą resztę. Powinno chyba wystarczyć. Jeżeli wsadzę to. Jeżeli nie, bo to inaczej trochę musi być craftowane. Dobra, jeszcze trochę piasku dla pewności. Ty co robisz w międzyczasie? No, kopię dalej, nie na ten Okej. te 3 na Okay. 3. Wychodzi, że na te dwa odcinki będą dość nudne perspektywy i nic się nie będzie działo w tych dwóch odcinkach. W Znalazłem porównaniu z. złoto. Mam Okej, złoto. złoto się bardzo przyda, więc zaraz ci zrobię kilof tam żelazny. Oj, to ile? No ja cię jeszcze A tutaj. to jest złoto czy Ło! siarka? Ło, czekaj, czekaj, czekaj. Yellow ore, dobra. Yellow light, tak? Right, czekaj. Yellow right ore, tak. No A. to jest paliwo nuklearne, a nie złoto. Kurde, no właśnie, tak mi coś nie pasowało, bo w grupie było naprawdę dość dużo tego. Okej, dobra, żelazo się roztopiło, mamy go teraz 8 sztabek, wsadziłem tam oczywiście 4 bloczki rudy. Okej, zaraz będziemy robić całą resztę, żeby to odlewać. Teraz mamy problem natury taki, że potrzebne nam jest złoto albo brass, żeby zrobić formy sztabek. Jak się robi brass? Z czego się robi brass? Ale zobacz sobie tam. Czekaj, bo szukam na razie przepisu, jak się brass robi. No to mówię, to ma na items. Masz. Aha, potrzebny jest koper i aluminium. Dobra, aluminium chyba na razie nie mamy. Copper ore potrzebujesz?
Koper to mamy, bo wiem, że mi mówiłeś, ale aluminium nie mamy. A ja tylko potrzebuję jeszcze, no i dokopałem się do kolejnego cave'u. Dość dużo w sumie. To będzie. Wow, wow. Potrzebujemy albo złoto, albo aluminium, bo inaczej nie możemy form zrobić. No ja znalazłem kolejnego cave'a, tym razem ciutkę ciekawszego, gdzie jest w końcu jakieś żelazo. No i powiem ci, że Dobra. duże, sporo ilość, a nie, myślałem, że spora ilość lawy, ale się z tym Nie, no przeliczyłem. tam trzeba będzie się dokopać do tych jeziorek lawy i to będzie nasze główne źródło. Można ewentualnie się pobawić w jakieś pompy i tak dalej. Dobra, na razie mamy tutaj możliwość odlewania bloczków, czyli 9 sztabek na raz, albo z form rzeczy, tylko że form na razie nie możemy robić. O, jasny gwint. No i skończy mi się kill off. No to wracaj się. No, ale masz żelazo? No, będę musiał czekać, jak mam jeszcze taki, No bo ty miałeś powiedzmy. żelazny kill off, tak? No. Kurde, gdybyśmy tylko mieli możliwość zrobienia tych form, no to nie byłoby zbytnio problemu. Dobra, czekaj. Na tyle, ile mi starczy, tyle wykopię tego żelaza i po prostu wrócę, przytopię to i będę miał żelazne kill off. Kurde, czy my mamy jakieś orbely takie żelazne? To jest moje pytanie. Chyba nie mamy, mamy tylko koperowe. A nie, są ironowe, więc można je przetopić. Jest chyba z moda, tak, to jest z moda Tinkers. To jest warte chyba tyle co jeden nugget, ale nie jestem do końca pewien. Oczywiście tutaj pokazują się jako sztabki. Dobra, teraz czekać aż to się przetopi. Wow! Wow, co się stało? Co się stało? O Jezus! Co Ja żeś zrobił? widziałem śmierć przed oczami. Co żeś zrobił? Jak to wyglądało bez kitu? Stary, ja kopię węgiel, nie? No. Ostatni klocek węgla. A tu jeb! Szczelina na całą szerokość. Kurde, ale tyś trochę spieprzył z tą kopalnią, bo ja tu chciałem taki 3 na 3, co idzie centralnie w Chodź, dół zobaczysz to, zrobić. patrz. No. Chodź, to, bo to musisz zobaczyć, to na żywe oczy, bo to. Patrz, ja sobie tu prawilnie kopię węgiel, nie i. No, słabo trochę. A tam jest złoto na dole, bo to widzę, że jest złoto. No Potrafię to dobra, to poznać. czekaj, idę po te żelazne kilofy. Możemy tam iść razem, jak chcesz. Chyba, że masz co innego do roboty. Czekaj, jeżeli masz jakieś żelazo przy sobie, to weź to Mam. wrzuć do tego pieca dużego. Czekaj, mam przy sobie ile? A, 9 sztuk, okej. Okay. To teraz do którego pieca, bo tutaj chyba wydaje. Tutaj po środku jest kontroler, to tamto No, wrzuć. dobra. Jak tylko to się przetopi, to odlewamy z tego bloczek i A będą z czemu tego nie mogę sztabki. zastakować to tylko tak, o? Bo to wchodzi tylko jeden. Jak wejdziesz tutaj na górę, to zobaczysz tutaj, jak to wygląda. Tylko nie wchodź do pieca, bo to cię zabije. Pomożesz? Wyłaź tędy. Coś ci mówiłem o wchodzeniu do pieca. Trochę za późno. Ej, przez ciebie jest krew teraz w piecu. Jak sobie wejdziesz do kontrolera i tam na tym zbiorniku po prawej zobaczysz na samej górze jest krew. A ty oczywiście znowu się wyciszyłeś z jakiegoś powodu. No, znowu mam, nie, pierdzielam. Ale jaka Następnym krew? razem, jak będziemy nagrywać, to sobie załatw taki czas, gdzie serio nic ci nie będzie Mam. wchodzić. A to było innego koloru? Co innego koloru? No, ta rzeka. Jaka rzeka? Rzeka. O czym ty mówisz? To jeziorko takie, a. Jakie jezioro? Jeziorko. No O tutaj czym ty te. mówisz? No tutaj koło tego żelaza, tych. Czerwone to Ta co? krew, no to No. czerwone to jest twoja krew, a pod tym jest jeszcze żelazo. Więc jest poważny problem taki, że mamy teraz krew w piecu i może to później powodować problemy. Jakie? Różne. Dobra, co ty na to, żeby skończyć na razie ten odcinek? W następnym będziemy już kontynuować tutaj z tym piecem i tak dalej. Aha, no dobra. A powiedz mi, gdzie jest ten wylot tych zdobyczy? Wyloty to są tutaj te takie. No, a kiedy to się przytopi, to razem wychodzi, czy tak Jeżeli pojedynczo? to się przetopi, już jest przetopione. Po Aha, prostu kliknij element. prawym na tym, co tutaj wystaje nad tym zbiornikiem. Tutaj. Co ty robisz? No. No i teraz się bloczek odlewa.
Jak tylko to się wypełni, no to zaraz to zastygnie w bloczek i będziemy mieli bloczek żelaza. I no, jest. Bloczek żelaza. Możesz go teraz wyciągnąć i mamy w taki oto sposób zrobiony bloczek. Żeby robić sztabki, to trzeba mieć ich formę, a do zrobienia formy niestety jest potrzebne złoto. No i aktualnie jest problem taki, że nie mamy już lawy w piecu. Dobra, to chodź, kończymy i będziemy kontynuować ewentualnie w następnym odcinku, ale to dopiero za tydzień. No, niestety miałem dzisiaj problemy techniczne, czyli rodzice, no No, i a ten. ja gadałem bardzo dużo i no. No i ten zajął cały odcinek, no i bardzo dobrze, bo akurat miałem naprawdę dużo na głowie, no, to jest prawda. Następnym razem, jak będziesz miał problemy Następnym razem mnie techniczne, to nie skarcisz. będzie w ogóle twojej perspektywy w odcinku. No i to jest moja kara, no i Mam taką koniec. moc decyzyjną. No Ja niestety. edytuję te odcinki. Oh. No to wszystkiego najlepszego. No, kto Jakiego ma urodzi. wszystkiego najlepszego, No, kto kto ma ma. urodziny? Może ktoś ma urodziny, no to trzeba mu życzyć, tak? Okej. No, to ty nie myślisz o Dobra. widzach. Liczy. Zapraszamy oczywiście do lajkowania i komentowania. Jeżeli macie jakieś sugestie i tak dalej, albo porady, oczywiście nie ogarniamy tych modów na 100%. No i zapraszam też na mój kanał do oglądania innych materiałów. Następny odcinek też będzie na moim kanale. Owca. Okej. Dobra, no to. Dobra, cześć. Cześć.